A my mamy zawodników, nie mamy zespołu. Ale jeszcze raz podkreślam, klasa naszych zawodników, przepraszam, może obrażę Walijczyków, jest, nasi zawodnicy o klasę przerastają swoich rywali. Chciałbym zapytać o to, o ten mecz, który przed nami, bo ten mecz z Walią będzie niebywale istotny, jeśli chodzi o utrzymanie w dywizji A. Chyba nikt nie zakłada, że w Cardiff przegramy, ale czy ewentualna porażka, a co z tym związane, spadek do tej niższej dywizji, byłby, no nie bójmy się słów, kompromitacją naszej piłki? Naturalnie, że tak. No proszę Państwa, Walijczycy, tylko że oni mają zespół. Wprawdzie tam trzech nie zostało powołanych, nie wiem dlaczego, ale oni mają zespół, oni mają drużynę. Tam się rozumieją i oni grają w jednym praktycznie składzie. To, że tam wypadł Ramsey, to, że tam wypadł jeszcze ktoś, to nie jest ważne. Dlatego, że gra się mecz 16 zawodnikami. I kto tam wejdzie, to będzie starał się realizować drużynowe zadanie. A my mamy zawodników, nie mamy zespołu. Ale jeszcze raz podkreślam. Klasa naszych zawodników, przepraszam, może obrażę Walijczyków, jest, nasi zawodnicy o klasę przerastają swoich rywali w drużynie Walii. I oni sami mogą wygrać to spotkanie. Ich indywidualne ten. Ale jeszcze raz podkreślam, bez względu na to, czy wygrają, czy przegrają, moim zdaniem prezes Kulesza musi się zastanowić nad zmianą selekcjonera. A czy to nie jest troszeczkę tak, że na własne życzenie straciliśmy mecz, który moglibyśmy potraktować nieco testowo, bo wczoraj wystarczyło zremisować przy wyniku w Belgii, gdzie Walia przegrała. Gdybyśmy zremisowali z Holandią, mielibyśmy już to pewne utrzymanie w dywizji A i Czesław Michniewicz mógłby jeszcze coś sprawdzić. A teraz musimy wyjść na galowo i tak naprawdę czas sprawdzania będzie bardzo, bardzo krótki przed Mundialem. Przepraszam, tu się z panem nie zgodzę. Kogo pan chce sprawdzać? Sprawdzać to można tego zawodnika z Pogoni i sprawdzać można z Kurasia, który wczoraj no, starał się, ale to nie jest ta klasa przeciwnika, która jest w lidze konferencji. Ale to jest chłopak, który zdał egzamin, powiedzmy, w konfrontacji europejskiej. Kogo pan chce sprawdzać? Milika, Świderskiego, no na Boga, no przecież od tego jest selekcjoner, tak jak mówię, że on ma wszystko rozpisane, wady, zalety wszystkich zawodników. Cały sztab powinien, ich tylko trzeba dopasować do swojej koncepcji. Niestety, tej koncepcji nie ma i oni wszyscy biegają, przepraszam, jak Żydzi po pustym sklepie, Tak się mówi i szukają sami nie wiedzą czego. Jest to tylko i wyłącznie sprawa tutaj taktyki i realizacji tej taktyki. Nie może być, że kapitan pobiega i jak tym pressingiem jest, ja coś zmienię. No przecież to jest kabaret. To nie jest drużyna piłkarska. I dlatego mówię, no aż mi się nie chce myśleć o tym, co by było w Katarze, jakby ta cała ekipa tam pojechała. Niezmieniona. To tak na koniec. Pana przewidywania przed niedzielnym meczem. Jaki to będzie wynik i czy uda nam się utrzymać? Musi nam się udać utrzymać, bo jeszcze raz mówię. Indywidualna przewaga naszych zawodników. Jestem przekonany, że ten mecz musimy zremisować. Bo jeśli zagramy z tyłu na zero, oni się zaczną, powiedzmy, bo oni muszą wygrać to spotkanie i tutaj będą te kontry, możliwość do kontry. Jeśli nie wykorzystamy tego, to przed następne, nie wiem, rok czy dwa lata będziemy grali w dywizji B, a to byłoby dewaluacją, dlatego że naprawdę my mamy drużynę, która powinna odgrywać
może nie czołową, ale tą taką średnią europejską rolę w piłce. Miejmy nadzieję, że właśnie w dywizji A się utrzymamy, w niedzielę wszystko się wyjaśni. Nie miejmy nadzieję, tak musi być. Tak musi być, dobrze. To tak musi być w niedzielę, panowie piłkarze, słyszeliście apel pana Jana Tomaszewskiego, także zobaczymy, jak to będzie w niedzielny wieczór. Panie Janie, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, mam nadzieję, że w poniedziałek... W lepszych nastrojach, prawda? Tak jest, że będziemy w lepszych nastrojach.